dzisiaj, jeżeli udałoby nam się grać bardziej może agresywnie, odpowiedzialnie w jednym ustawieniu, to myślę, że mecz byłby otwarty i poza tym ustawieniem pierwszym, gdzie sami gdzieś tam się zapędziliśmy w kozi róg, to myślę, że bardzo dobre spotkanie. Szkoda pierwszego seta, w którym nie wstrzeliliśmy się z zagrywką, zbyt dużo zepsutych zagrywek. Natomiast drugi set już gra perfekcyjna do pewnego momentu. Prowadziliśmy bodajże 16-12 i straciliśmy 5 czy nawet 6 punktów z rzędu i tutaj był problem. Potem w trzecim secie dalej wierzyliśmy i dalej walczyliśmy. I podobna sytuacja była niestety w czwartym secie, gdzie też znowu w jednym ustawieniu Zaksa nam odjechała. Trzeba oddać, że wykorzystali nasze słabości w tym meczu i po prostu jak resowy bokser nas wypunktowali w momencie, gdy my byliśmy odsunięci. Pozytyw tego spotkania jest taki, że wiemy, nad czym musimy pracować i wiemy, że walczymy teraz już o najlepszą ósemkę i musimy poprawić swoją grę, bo czeka nas chociażby mecz właśnie z nimi, aczkolwiek też pokazuje, że niewiele brakuje i jeżeli uda nam się wyeliminować pewne sytuacje, to jesteśmy w stanie grać jak równy z równym.